Witam serdecznie wszystkim. Dzisiaj pokażę, jak wykonać koszyczek z uchwytami. Wykonałam go ze słupków. Dno koszyczka wykonałam sposobem spirala i połączyłam dwa kolory. Zaczynamy dno koszyka od kółka magicznego. W kółku wykonujemy 12 słupków. Wykonaliśmy 12 słupków, teraz ciągniemy za ten sznureczek, żeby zmniejszyć kółko. I w pierwszym słupku wykonujemy słupek następnego okrążenia. Ten pierwszy słupek oznaczamy. W drugim okrążeniu wykonamy 24 słupki, o 12 więcej, więc w każdym oczku robimy dwa słupki. Już mamy jeden. W tym samym miejscu drugi. W następnych oczkach po dwa słupki. I mamy drugie okrążenie z 24 słupków. W każdym oczku wykonaliśmy po dwa słupki. Trzecie okrążenie będzie ostatnie. I w trzecim okrążeniu mamy wykonać 36 słupków. Ale nie będziemy do końca przerabiać słupki. Zostawimy na końcu 4 oczka. I w tych 4 oczkach zmniejszymy ściegi, żeby wyrównać krawędź. W tym okrążeniu robimy w co drugim oczku po dwa słupki. Oznaczamy pierwszy. W drugim dwa. Jeden. Dwa.
wykonajemy prawie do końca, zostawiając cztery oczka od początku okrążenia do tego miejsca. Wykonałam 30 słupków. W co drugim oczku dwa słupki. I pozostało nam cztery oczka do końca okrążenia. I teraz zmniejszymy ściegiem. W następnym oczku wykonuję jeden półsłupek nawijany. W kolejnym oczku to musimy mieć już dwa ściegi, więc wykonuję jeden półsłupek nawijany. I w tym samym miejscu robię jeden półsłupek. W kolejnym oczku robię jeden półsłupek. I w następnym oczko ścisłe. I teraz jeszcze zrobimy, żeby bardziej podkreślić dno koszyka, okrążenie z oczek ścisłych. Zaznaczam pierwsze oczko ścisłe. Wykonuję w każdym oczku po jednym oczku ścisłym. Tak do końca okrążenia. Zakończyliśmy okrążenie z oczek ścisłych. Teraz robimy przejście do ścianek. Widzimy, że powstały nam tutaj dwa warkocze, dolny i górny. Teraz wyciągam szydełko i wbijam do pierwszego oczka tyłu tego górnego łańcuszka w taki sposób. Zahaczam tę telkę i przeciągam do tyłu. Wyciągam pętelkę i zastępuję oczko łańcuszka udawanym słupkiem. Jeżeli nie chcecie tego robić, to możecie zrobić dwa oczka łańcuszka. Nawijam na szydełko tą pętelkę, przytrzymuję palcem, żeby nie ześlizgnęło, i znów w tym samym miejscu obijam szydełko, nawijam znów sznurek i wyciągam. Teraz nawijam sznurek, przeciągam przez
tą pierwszą bętelkę i po te dwa sznureczki. Jak mówię, że jeżeli Wam to nie wychodzi, możecie zastąpić ten udawany pierwszy słupek, robiąc dwa łyczka łańcuszka. I znów nawijamy sznurek i przyciągamy już przez te dwa oczka. I mamy pierwszy słupek. Następnie wykonuję w każdym oczku tego górnego łańcuszka po jednym słupku. Tak do końca okrążenia. W każdym oczku robimy po jednym słupku. I mam już 35 słupków, a mamy wykonać 36. Ten 36 tutaj wykonam w miejscu, w którym robiliśmy przejście. Więc widzimy, że mamy tutaj tylko jeden sznureczek, nie ma takiej całej pętelki, więc wbijam szydełko pod ten sznureczek. I teraz mamy 36 słupków. W każdym następnym okrążeniu powinniśmy uzyskać też 36 słupków. Jeżeli robiliście na początku okrążenia dwa oczka łańcuszka, okrążenie trzeba zakończyć oczkiem ścisłym i rozpocząć następne robiąc dwa oczka łańcuszka. Ja będę łączyć udawanym słupkiem, więc widzę tutaj pętelkę, wbijam pod tylny sznureczek i pod ten z przodu, tak, szydełko i wciągam pętelkę ostatniego słupka do tyłu. Wyciągam znów pętelkę i teraz nawijam na szydełko pętelkę, przytrzymuję palcem i wbijam w to samo miejsce, przez które przyciągnęliśmy pętelkę. I trzymam dalej palcem. Nawijam na szydełko sznurek i przyciągam z powrotem. Teraz nawijam sznurek, przyciągam przez pierwszą pętelkę, pod dwa sznureczki i na szydełko zostaje dwie pętelki. Nawijam sznurek i przyciągam przez dwie pętelki. I jak mówiłam, że jeżeli to jest za trudne, to możemy każde okrążenie zaczynać robiąc dwa oczka łańcuszka. I w każdym kolejnym oczku robimy po jednym słupku.
36 słupków powinniśmy uzyskać w każdym okrążeniu. Mamy już drugie okrążenie. Teraz łączymy. Kolejne okrążenie wykonujemy z 36 słupków. Skończyliśmy trzecie okrążenie i teraz zmienimy kolor. Obijam szydełko od tyłu i prowadzam pętelkę do tyłu. Biorę inny kolor sznurka i wprowadzę do pętelki. Ściągam pętelkę. Wykonuję jedno oczko łańcuszka. Mam oczko łańcuszka. Pierwszy słupek mijam i zaczynam to okrążenie w drugim oczku. W tym okrążeniu zostawię miejsce na uchwyty. W tym miejscu to będzie pierwszy słupek. Na końcu go wykonam. I dalej wykonuję 5 słupków. Chowam ten sznurek w ściegach. To drugi słupek. Trzeci. Czwarty. Piąty, tutaj będzie pierwszy i szósty. Dalej mijam 6 oczek i robię 6 oczek łańcuszku. 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I w siódmym wykonuję słupek. W kolejnych 11 oczkach wykonuję po jednym słupku. W sumie mamy uzyskać 12 słupków. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i wykonałam 12 słupków i znów robię 6 oczek łańcuszka. I mijam 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I w siódmym robię
słupek. Do końca powinniśmy wykonać 7 słupków. Bo tutaj jeszcze mamy do wykonania pierwszy słupek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ostatni słupek w tym okrążeniu, 7. Wbijamy szydełko te 2 sznureczki i potem trzeci w taki sposób, żeby oczko łańcuszka zostało z tyłu. Wykonuję słupek i powinniśmy uzyskać po jednej i po drugiej stronie 12 słupków. I ostatnie okrążenie wykonuję z półsłupków. Wprowadzam do tyłu pętelkę i wykonuję udawany półsłupek. Możecie zamiast udawanego półsłupka wykonać jedno oczko łańcuszka. Mam 2 pętelki. Wbijam szydełko od tyłu do tylnej pętelki i z przodu do tej z przodu pętelki. Nawijam na szydełko sznurek, przyciągam i mam już pierwszy półsłupek. W kolejnych oczkach wykonuję po jednym półsłupku. I w łuku robię 8 półsłupków. I w kolejnych oczkach po jednym półsłupku. W następnym łuku też wykonuję 8 półsłupków i do końca po jednym półsłupku. I koszyczek już prawie jest gotowy. Teraz wprowadzam tą pętelkę do tyłu. Wbijam szydełko pod 2 sznureczki pierwszego łuczka. Lepiej to zrobić mniejszym szydełkiem. Wciągam pętelkę. I przez nią wciągam budkę. I ściągam
teraz odcinam sznurek i chowam go w ściekach. Mniejszym szydełkiem. Jako że szydełek jest już